Zapnij pasy, włącz myślenie. Zapnij swoje dziecko w foteliku. To jest apel dzisiejszej akcji pod Pałacem Kultury. Nauczanie rodziców poprzez materiały wideo, nagrania dla telewizji, materiały publikowane w internecie okazuje się być nie dość skuteczne. Ciągle 70% osób, 70% rodziców montuje swoje foteliki i zabezpiecza swoje dzieci w samochodach w sposób błędny. Można temu przeciwdziałać tylko i wyłącznie poprzez osobisty instruktaż. Rozmawiamy z rodzicami, pokazujemy, jak dobrze zamontować fotelik w samochodzie, jak wybrać fotelik dla dziecka. Ale przechodzimy od teorii do praktyki. Na stanowisku obok wykonywane są dzisiaj przez cały dzień inspekcje fotelików samochodowych dla dzieci. Sprawdzamy, jak te dzieci przewożone są obecnie poprzez rodziców. Generalnie z dzisiejszych inspekcji można było wysnuć taki wniosek, że jeden fotelik na 20 jest zamontowany w miarę poprawnie, bo cała reszta rodziców, którzy przyjechali dzisiaj, niestety foteliki mimo swego przekonania, że są bezbłędnie zamontowane, były zamontowane niestety źle. I to czasami były krytyczne błędy. Po tym szkoleniu dowiedziałam się, że powinnam wyżej ustawić dziecku fotelik, że powinnam zabrać podgłówek z tyłu samochodu, że powinnam inaczej układać pasy niż do tej pory układałam. Powinnam sprawdzać, czy pasy są nieskręcone, czy dobrze przylegają na nogi, na piersi. Do tej pory źle przypinałam, okazuje się, córkę w pasach, a teraz wszystko bardzo rzetelnie, bardzo fajnie jest pokazane, przedstawione. Porada była bardzo skuteczna. Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców do udziału w imprezie Włącz Myślenie, Zapnij Pasy. Będziemy spotykać się z Państwem przez całe wakacje, we wszystkie soboty, w 13 różnych miastach Polski. Gry, zabawy i konkursy dla całej rodziny. Do wygrania foteliki z najwyższymi wynikami w testach ADAC. Rzadka szansa, żeby wejść w posiadanie takiego fotelika i wygrać go po prostu w konkursie na pikniku. A poza tym, co najważniejsze, inspekcje fotelików samochodowych dla dzieci. Sprawdźcie, czy Wasze dzieci są przewożone bezpiecznie. Możecie to zrobić za darmo w ramach kampanii Włącz Myślenie. Organizatorem kampanii Włącz Myślenie, Zapnij Pasy jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.